13 maja 2012 roku z Moto Areny imienia Mariana Rossego. Witam Państwa, Mirosław Wysocki. Dzień, na który czekali kibice Speedwaya w regionie dosyć długo, bo prawie 2 lata. 85. derby Pomorza na Żużlu. Unibac Toruń podejmuje Polonię Bydgoszcz. Dzisiejsze święto żużlowe ma być w charakterze nieco oldschoolowe, jak to mawiają młodzi ludzie. Ma tradycjami sięgać do lat 80. W 86 roku, przypomnijmy, drużyna z Torunia zdobyła swój pierwszy tytuł drużynowego mistrza Polski, a zatem będzie spotkanie tutaj z byłymi zawodnikami, działaczami i trenerami. Ale zanim to nastąpi, proszę Państwa, witam Zbigniewa Fiałkowskiego, prezesa GTŻ-u Grudziądz, tego trzeciego. Witam Cię serdecznie. Mamy prezentację zespołów i od tego zacznijmy. Goście to z jedynką Emil Sajfuddinow, zdecydowany lider bydgoskiego zespołu, z dwójką jeszcze jedna szansa dla Artioma Łaguty, którego postępy na to, że nie zawsze spotykały się z dobrą oceną. Tomasz Gapiński to zawodnik z numerem trzecim. No i znany bardzo dobrze w Toruniu Robert Kościecha, w tym roku, jak i w poprzednich sezonach, jeżdżący dla Polonii Bydgoszcz. Za moment zobaczymy także kolejnego żużlowca, który był również w innym klubie, wychowanek GTŻ-u, Krzysztof Buczkowski, jeżdżący z powodzeniem między innymi właśnie w Polonii Bydgoszcz, Mikołaj Curyło z szóstką i Szymon Woźniak za moment na Państwa ekranach się pojawi. Zbyszku, za moment drużyna gospodarzy, jeśli mógłbym Ciebie poprosić, to proszę przeczytaj, w jakim składzie pojadą dzisiaj gospodarze. To bardzo ciekawie zapowiadające się widowisko. Będzie dużo odniesień i do GTŻ-u, który dzisiaj jeździ o 19.30 z Orłem Łódź. Ale proszę bardzo, oto ekipa gospodarzy. Witam Mirku, witam Państwa. Rzeczywiście Zombik przyprowadził drużynę gospodarzy na te 85. derby, tak jak powiedziałeś, ale pierwsze w zasadzie, bo to każde derby to są pierwsze. Chris Holder przed nami, uczestnik Grand Prix. Bardzo dobre jego starty ostatnie w Grand Prix, bardzo dobry zawodnik. Dosyć wysoka średnia i przygotowany na każdy tor praktycznie rzecz biorąc. Adrian Niedziński, który nie należy na razie, ten sezon nie zalicza do udanych. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym Adrian się popisze i pojedzie na w miarę swoich możliwości. Dersi Ward, młodzieżowiec, który można powiedzieć prowadził w zeszłym roku Gdańsk do Ekstraligi, a teraz będzie bronił barwy Torunia. Bardzo dobry zawodnik. Zbigniew Czerwiński, wypożyczony, zmienił Lampkowskiego, który chyba nie spełniał oczekiwań trenera i zarządu. No i oczywiście Ryan Sullivan, tego zawodnika nie należy nawet nikomu przedstawiać. Wszyscy go znają, ikona żużla i związany z Toruniem od bardzo, bardzo dawna. No i młodzież, ta młodzież bardzo dobra, bracia Kamil Pulczyński. I za chwileczkę zobaczymy Emila Pulczyńskiego, dwaj bracia bardzo dobrze zapowiadający się zawodnicy, którzy potrafią pokręcić w granicach 13 punktów na tym stadionie, jeżeli oczywiście sprzęt wszystko pasuje, a chyba dzisiaj będą takie zawody, bo jak zapoznawaliśmy się z torem, to rzeczywiście ten tor dzisiaj chyba będzie nadawał się do idealnej jazdy. Start lekko zbronowany. No ale tutaj specyficzne jest to w Toruniu, że jest taki pas na wyjściu na prostą, na którym z reguły operuje słońce i on wymaga takiej dokładniejszej konserwacji. Stąd też sędzia dzisiejszych zawodów nakazał zrosić i najprawdopodobniej ten fragment będzie częściej roszony niż pozostała część toru. Tak, rzeczywiście widzieliśmy przed chwilą, przed prezentacją, jak wyjechała polewaczka i leciutko zlała wyjście z pierwszego łuku, gdyż tam jest tego słońca w tej chwili najwięcej. I na pewno ta polewaczka będzie potrzebna, chociaż widać, że tor jest idealnie przygotowany, bo można powiedzieć, że jest równy na całej długości i szerokości, równo zlany. Chociaż tak jak mówię, ten start wygląda bardzo ładnie, taki lekko podrapany, przyczepny. Liczymy, że te 81. i te pierwsze zarazem derby
będą naprawdę fajnymi zawodami. Powiedziałeś 81, chociaż niektórzy twierdzą, że 85, bo są, to musimy wyjaśnić, zaliczane również do tych statystyk 4 spotkania derbowe, ale z barażu, więc 85 w sumie nie liczymy punktowanych treningów, bo tego było o wiele więcej. W każdym razie, proszę Państwa, czy tak, czy inaczej, i tak stosunek z wygranych do porażek jest korzystniejszy, bilans jest korzystniejszy dla zespołu z Torunia, który 47 razy wygrywał, 2 razy padł remis i 35 razy wygrywali bydgoszczanie. Za moment dowiemy się, jaki zestaw został wylosowany. Teraz chciałbym Cię, Zbyszku, poprosić o analizę tego, co tu się może wydarzyć, bo zespoły są równe Twoim zdaniem, równorzędne? Tak, te zespoły są równorzędne. Są to równorzędni zawodnicy, Za chwilę do tego wrócimy. Mamy rozmówcę dzisiaj w parkingu, pracuje dla Państwa Krzysztof Kuziemski. Witam serdecznie, obok mnie Jacek Woźniak, trener bydgoskiej Polonii. Panie trenerze, jak te derby dzisiaj mogą przebiegać w Pana ocenie? Co może zadecydować o zwycięstwie jednej i drugiej drużyny? W derbach zawsze te niuanse są bardzo ważne. Co dzisiaj może być takim oczkiem w głowie? Derby rządzą się własnymi prawami, ale tutaj myślę, że Unibaks ma atut własnego toru, chociaż to nie przesądza o tym, że ten mecz musi wygrać. Uważam, że postawa całej drużyny, jednej lub drugiej, będzie decydowała o zwycięstwie. Jakby Pan ocenił tor przygotowany dzisiaj w Toruniu, tor do walki, co może się na nim wydarzyć? Tak, tor jest przygotowany bardzo dobrze, jest lekko namoczony, jest bardzo równy i na pewno sprzyjał będzie walce. Jestem przekonany, że kibice obejrzą widowisko dobre i zawody będą stały na wysokim poziomie. A jak ta walka będzie wyglądała, przekonamy się już za chwilę. Tyle trener bydgoskiej Polonii Jacek Woźniak. Jacek Woźniak opowiedział o swoich wrażeniach na temat tego, co zastał tutaj na torze. My wróćmy do tego, co Ty mówiłeś o szansach bydgoszczan i Torunian tutaj na MotoArenie. No tak jak powiedziałem przed chwilą, są to dwie równorzędne drużyny, tak? Ja jako Grudziądz i my jako województwo patrzymy na to, żeby te dwie drużyny były jak najwyżej w rozgrywkach Ekstraligi, żeby zdobywały jak najwięcej punktów. A dzisiaj po prostu liczymy, tak jak przed chwilą powiedział trener, że tor równy nadający się do ścigania, liczymy na bardzo fajne widowisko. A niech wygra lepszy, tak? Bo to są drużyny od nas, naszego województwa. I o to chodzi, żeby ten żużel na tym terenie był na jak najwyższym poziomie. Jeszcze raz Krzysztof Kuziemski, Park Maszyn. Teraz obok mnie z kolei przedstawiciel Unibaksu Toruń, Mirosław Kowalik. Panie Mirku, pytałem Jacka Woźniaka, co może zadecydować dzisiaj, jakie niuanse o zwycięstwie jednej lub drugiej drużyny. Jak pan sądzi, co będzie tym oczkiem w głowie i przesądzi o zwycięstwie albo Torunia, albo Bydgoszczy? To będzie takie bardzo proste odpowiedź na to pytanie, kto będzie tworzył lepszy kolektyw, lepszy skład. Tor jest taki sam dla wszystkich, więc kto będzie lepszą drużyną, lepiej będzie się ten model sprawdzał, to dzisiaj po prostu wygra mecz. Słyszymy, że motory już zabrzmiały, więc nie przedłużamy. Dziękujemy bardzo. Tyle Mirosław Kowalik, a my wracamy do naszych komentatorów. No i właśnie, proszę Państwa, pierwszy bieg. Za chwilę wszystko się zacznie. To spotkanie derbowe to nie tylko walka między zespołami żużlowymi, to także rywalizacja kibiców i będziemy mieli z pewnością dzisiaj podczas relacji okazję zobaczyć, jakie niespodzianki przygotowali fani gospodarzy i sympatycy gości. Wiemy, że barwy są święte, a więc niebiesko-biało-żółte w Toruniu, biało-czerwone w Bydgoszczy będzie można łatwo rozpoznać, ale zobaczmy, oto pierwszy wyścig. Kask żółty, Mikołaj Curyło, Emil Pulczyński w niebieskim, Szymon Woźniak w białym i Kamil Pulczyński w czerwonym. Tak przedstawia się obsada tego pierwszego wyścigu. Jak to zwykł mawiać świętej pamięci Jan Ciszewski, pierwsze śliwki robaczywki. Zobaczymy, czy ci zawodnicy, którzy w tej chwili przyjęli na swoje barki ten trud właśnie rozpoznania tego toru. Przecież i bydgoszczanie go znają i gospodarze lepiej znają, ale zawsze ten tor może kryć w sobie jakieś tajemnice, zwłaszcza, że pogoda
nas nie rozpieszcza. Czasami jest bardzo gorąco, czasami pada deszcz. Czasem słońce, czasem deszcz. A przed nami pierwszy wyścig 85. spotkania derbowego Unibax Toruń i Polonia Bydgoszcz. Oj, no i Szymon Woźniak wjechał w taśmę z tego, co ja widziałem. Tak, rzeczywiście. No niestety nerwy, jeszcze raz nerwy. No mają Państwo odpowiedź na to, co się dzieje w sercach, w klatce piersiowej zawodników. No to jest duże wyzwanie, duże napięcie. No tak to czasami bywa. Szymon Woźniak. Niestety taśma i... Niestety taśma. No tutaj mamy właśnie okazję zobaczyć po zjechaniu do parku maszyn Szymona. I rzeczywiście w trzyosobowym składzie niestety pierwszy bieg się odbędzie, bo nie ma kto go zastąpić młodzieżowca. W związku z czym zakładają w tej chwili nową taśmę startową. I... No trudna sytuacja bydgoskiego zespołu. Kiedyś pamiętam za zerwanie taśmy płaciło się 100 zł. Zbyszku, pamiętasz te czasy jeszcze? Tak, rzeczywiście. No, zdaje się, pierwszy raz było dozwolone, chyba drugi czy trzeci raz, to już było 100 zł kary. No to były inne czasy, ale dzisiaj podczas tych zawodów wielokrotnie i kibice, i działacze, i sami zawodnicy będą wspominać dawne czasy, derby w stylu retro, ale zawodnicy jak najbardziej współcześni, walczący na nowoczesnych motocyklach, z nowym jakimś takim pomysłem na jazdę, ze sprytem. No zobaczymy. Za chwilę powtórka tego startu, do tego pierwszego wyścigu. Mikołaj Curyło, pierwsze pole startowe, duża odpowiedzialność. No i zobaczymy właśnie, jak ten start będzie wyglądał. Czy on jest rzeczywiście lekko przyczepny, czy rzeczywiście będzie tutaj start mocno decydował, bo Mirek Kowalik mówił, że jest grany zespół, ale oczywiście start i jazda w polu. No już taśma za chwilę powinna pójść do góry. Znaczy teraz z nerwami wszystko będzie już w porządku. No ten drugi start jest z reguły taki spokojniejszy. No zamknięty Mikołaj Curyło. Jeszcze jest na drugiej pozycji, ale po wewnętrznej Kamil Pulczyński wyprzedza bydgoszczanina. No i w tej chwili para braci Pulczyńskich prowadzi 5-1. Mikołaj Curyło nieraz pokazywał, że jest zawodnikiem mimo młodego wieku bardzo ambitnym i będzie starał się przeciskać do przodu. Widzimy, że pilnuje kredy, na wirażach podjeżdża bardzo blisko do Kamila Pulczyńskiego i jakby cały czas jest w kontakcie, teraz przeszedł na zewnętrzną, ale cały czas na trzeciej pozycji, a Emil Pulczyński coraz bardziej ucieka. No chyba to jest zrozumiałe, 3 punkty wydaje się, że pewne wiezie Emil, a Kamil bardzo dużo kłopotów ma z Mikołajem Curyło, który w tej chwili właśnie przedostaje się na drugą pozycję. No i zamiast spodziewanego 5-1 będziemy mieli 4-2 dla Torunian. Pierwszy Emil Pulczyński, drugi po wspaniałej walce Mikołaj Curyło, który tym razem okazał się lepszy od Kamila Pulczyńskiego, a tak niewiele brakowało, by Torunianie wygrali podwójnie. No cóż, biorąc pod uwagę tego pecha, czyli wykluczenie się Szymona Woźniaka z tego biegu, to i tak można powiedzieć, że bydgoszczanie mieli dużo szczęścia i mogą być zadowoleni z tego pierwszego wyścigu, mimo porażki 2-4. Tak, rzeczywiście bardzo dobry bieg, bardzo ładne wyjście ze startu Emila Pulczyńskiego z tego drugiego toru. Szybko nałożył się na krawężnik. Popełnił mały błąd Mikołaj Curyło, bo na początku zaraz odszedł i Kamil go przeskoczył, ale niemniej widać, że jest dużo lepiej, to będziemy widzieć. Zaraz zamknięty do krawężnika Curyło i tutaj leciutko odchodzi od krawężnika, bo go lekko postawiło i już Kamil go przechodzi. I tutaj tylko dzięki temu, że umiejętności i sprzęt chyba lepiej dopasowany przez Mikołaja Curyło pozwoliło na tym, że rozpracował, można powiedzieć, już ten tor. Gonił Kamila. Aż wreszcie na następnym okrążeniu, na wyjściu z łuku już go można powiedzieć miał i z 5-1 zrobiło się 4-2. Ale bardzo ładny wyścig. Szkoda, że nie było Woźniaka. Na pewno by były dużo większe emocje. No ale co się potwierdza, to potwierdza się to, że rzeczywiście ten tor jest do walki przygotowany, chociaż na pewno łatwo nie będzie, zwłaszcza młodzieży, ale widać, że można walczyć, czego dowodem jest
właśnie to drugie miejsce po walce z Pulczyńskim. Mogło być 5-1, jest 4-2 dla Unibaksu Toruń, a to dopiero, proszę Państwa, początek. Czyli zapowiadają się ciekawe zawody od samego początku. Tak jest. No, w drugim biegu powinniśmy zobaczyć Chrisa Holdera w kasku czerwonym, Emila Sejfutinowa w żółtym, Adriana Miedzińskiego w niebieskim i Artioma Łagutę w białym. Tutaj tego rodzaju jest sytuacja, że o ile Sejfutinow i Holder, no, można by w dużym uproszczeniu być bardzo zadowolonymi, bądź zadowolonymi z ich postawy, o tyle do Adriana Miedzińskiego i Artioma Łaguty, zwłaszcza do Artioma Łaguty, są pretensje, że no nie jedzie tak, jak powinien. No tak, rzeczywiście są zastrzeżenia do jednego i do drugiego, ale niemniej, jeżeli tutaj pierwszy start wyjdzie Adrianowi Miedzińskiemu, to już będzie to dużo, dużo lepiej wyglądało i będzie lepiej szło. No zobaczmy zaraz na ten start pierwszy. Holder Miedziński, Sejfutinow, Łaguta. Bez ruchu, troszkę nerwowo, no i właśnie, niemal ławą ruszyli. Teraz próbuje się przecisnąć Artiom Łaguta po wewnętrznej, ale żeby nie przeszkadzał swojemu partnerowi. Zamknięty Adrian Miedziński na czwartą pozycję spadł, ale on zna doskonale ten tor. Wspaniały atak Miedzińskiego po wewnętrznej, już jest trzeci. Ucieka Chris Holder, który wczoraj w Pradze był piąty w Grand Prix. Sejfutinow był szósty, no i dzisiaj jakby to się potwierdza, ta kolejność z wczorajszego turnieju w Pradze. Na razie bez zmian Łaguta, mimo dobrego początku, na czwartej pozycji, bo przed nim po fenomenalnym ataku Adrian Miedziński wiezie cały czas jeden punkt i chyba wydaje się, że trochę mało ogląda się, jakby nie był pewny mocy swojego silnika, swojego motocykla. Niepewny tego trzeciego miejsca, ale za moment ten bieg się skończy i będziemy mieli już pełną jasność. Pierwszy Chris Holder, 3 punkty, drugi Emil Sejfutinow, 2, na trzecim miejscu drugi z Torunian Adrian Miedziński i Artiom Łaguta. Mimo że pokazywał tutaj ochotę, chęć, wolę walki, no to jednak w biegu drugim bez punktu i drugi wyścig zakończony zwycięstwem 4-2 przez gospodarzy, a to oznacza, że Unibaks prowadzi po dwóch wyścigach 8-4. Tak, rzeczywiście. Bardzo, bardzo ładny start całej czwórki. Tak jak przed chwileczką powiedziałaś, wyszli jakby ławą. Zaraz pewnie obejrzymy powtórkę tego biegu. Naprawdę bardzo ładny start całej czwórki. Wejście w łuk tam było dosyć ciasno. To widzimy idealnie. Prawie wszyscy się strzelili w ten moment startowy. No Łaguta został, ale bardzo sprytnie próbował od wewnętrznej atakować i to przyniosło jakiś skutek. Ale tu rzeczywiście ale już tu ciasno. Tu nie już było miejsca bardzo, dla bardzo Miedzińskiego. Ciasno. I on bardzo sprytnie właśnie z tej niekorzystnej sytuacji postanowił zaatakować po wewnętrznej. Tu się właśnie pojawia i proszę bardzo, już jest trzeci. Kto jak nie Adrian ma znać ten tor, tak? Jeździ na nim codziennie praktycznie, żeby on trenuje, ściga się, także zna bardzo dobrze ten tor, ale chyba coś mi się wydaje, że ten motor jeszcze nie jest taki, jak Adrian by sobie było tego widać, kiedy się oglądał za siebie. Nie był pewien, czy ten motor dowiezie go na trzeciej pozycji. No właśnie, to jest najgorsze, kiedy sportowcy nie przegrywają ze sobą, ale przegrywają ze sprzętem. To jest najgorsze w życiu żużlowca. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie defektów, nie będzie ten sprzęt odmawiał posłuszeństwa, że będziemy oglądali wspaniałe zawody, bo na razie są tylko bardzo dobre. Tak, bardzo. Na razie tylko są bardzo dobre, a liczymy na to, że będą. Ale troszeczkę tor się widać odsypuje, będzie można na pewno ścigać się tutaj. Widać, że ten start naprawdę jest bardzo dobrze przygotowany. Zawodnicy na pewno się poprzekładają jeszcze, bo to był każdy praktycznie jeszcze nie jechał po pierwszym biegu swoim, także przypuszczam, no, widzieliśmy, że po zjeździe z tego drugiego wyścigu, jak szybko tam koledzy dopadali, co, jak, kiedy, co tutaj się dzieje na tym torze, jak odczuwasz. To taka wymiana informacji jest bardzo potrzebna, ponieważ no, dla każdego żużlowca ten pierwszy bieg jest, tu już właśnie nie powiem, widzimy u Tomka Gapińskiego zmiana sprzętu. Wyjechał na jednym sprzęcie, szybciutko powrócił po drugi. Chyba tam za słabo miał lub nie wiem. No zaraz, zobaczymy, zaraz te zamiany zobaczymy. Potrafią spłatać figla. I w jedną i w drugą stronę. I w drugą stronę. W biegu trzecim zobaczymy, to jest Zbigniew Czerwiński w kasku niebieskim. On pojedzie z toru najbardziej zewnętrznego, a jego partnerem będzie Darcy Ward w kasku czerwonym. To jest para gospodarzy. I od krawężnika Tomasz Gapiński w kasku żółtym, który tutaj widzimy, Robert Kościecha w kasku białym z trzeciego pola startowego. To para bydgoska spróbuje
pokonać swoich rywali z Toruń. Startowali. Dobry start Kaplińskiego, pierwszy przy krawężniku. Teraz Robert Kościecha po wewnętrznej. No i Bydgoszczanie prowadzą na 5-1, ale Darcy Ward cały czas tam będzie ścigał. Nie udało się po zewnętrznej. Teraz właśnie szybkość, wielka szybkość tego motocykla. I proszę bardzo, już jest pierwszy czy nie? Jeszcze drugi. Obronił swoje prowadzenie Tomasz Kapiński, ale Ward jakby natchniony jedzie cały czas. Przed chwilą był na straconej pozycji i teraz, proszę bardzo, cały czas ma szansę na wyprzedzenie lidera gości po wewnętrznej atak. No, tutaj troszeczkę przespał sprawę Tomek Kapiński, ale z pewnością będzie odpowiedź bydgoszczanina. Jest Kapiński, fantastycznie jadą ci dwaj zawodnicy. Robert Kościecha jakby zadowolony z tej trzeciej pozycji, a tam przecież jest Czerwiński na czwartym miejscu. No i jak się zakończy ta trzecia gonitwa? Tomasz Kapiński, oj! Troszeczkę mam wrażenie zajechał drogę Darcy Wardowi. Zobaczymy. Wygląda na to, że Kapiński zdobył 3 punkty. Darcy Ward 2, Czerwiński przyjechał na trzeciej pozycji. Zbyszków, poprawnie. Czerwiński przyjechał czwarty. Przyjechał czwarty. I Robert Kościecha na miejscu trzecim. A zatem mamy wygraną. Gości 4-2. I to oznacza, że ta przewaga się zmniejsza. 10-8 już prowadzą tylko Torunianie. Czerwiński, Kościecha, Ward i Kapiński. Mamy ich podobizny. Co prawda to chyba nie był Czerwiński. Bardziej mi wyglądał na innego żużlowca. Mamy powtórkę tego biegu. Ale zobaczmy tutaj. Bardzo ładny start Tomka Kapińskiego. Wyszedł z tego startu bardzo ładnie. Jechali na początku na 5-1, ale Darcy Ward widać, że dysponuje bardzo, bardzo szybkim sprzętem. Tak, no i przede wszystkim tam nie ma dla niego zbyt mało miejsca. Nie. On się stara wszędzie przecisnąć. Tutaj właśnie po zewnętrznej, to po krawężniku. No i tu fenomenalnie pojechał. I ta walka z Kapińskim, no, ekscytowała nas bardzo, bo teraz Tomek Kapiński prowadził, ale cały czas czuł, no właśnie, i tam i Janka. Proszę bardzo, odjeżdża siłą rozpędu na zewnętrzną, a Tomek Kapiński tutaj... I to jeszcze chyba jedno okrążenie. I tutaj będzie, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie, no... No wyciągnęło Tomka, nie można mówić specjalnie o zajechaniu. Troszeczkę tak. To wyglądało tak, jakby Tomasz zajechał. Nie nam tutaj ferować wyroki. Ale był jest z przodu, sędzia, tak. Był z przodu. Troszeczkę go mogło odrzucić rzeczywiście. W każdym Ale bardzo razie, fajny bieg. W każdym razie bardzo ładne zawody i to chcę powiedzieć, że coraz ładniejsze, bo bardzo, z wysokiego C zaczęliśmy w pierwszym wyścigu, potem było lepiej, a teraz było jeszcze lepiej. No i bieg czwarty, Emil Pulczyński, Krzysztof Buczkowski, Ryan Sullivan i Szymon Woźniak, który no, musi troszeczkę opanować swoje nerwy, bo w pierwszym starcie nie było najlepiej. Właśnie Emil Pulczyński i Krzysztof Kuczkowski są pod taśmą. Oni jakby pierwsi gotowi. Najbardziej na zewnątrz toru w kasku białym Szymon Woźniak. To też się zapowiada bardzo ciekawie ta rywalizacja, bo przecież wiemy, że Sullivan jest zawsze groźny, a Krzysztof Kuczkowski w tym sezonie no, jeździ znakomicie. Tak, bardzo z dobrymi startami Krzysiek Kuczkowski w tym sezonie dysponuje i zobaczymy, bo w zasadzie tylko Emil jechał jeden bieg, reszta jeszcze nie jechała. No i zobaczymy, co teraz właśnie przyniesie nam wyścig czwarty. Został na starcie Krzysztof Buczkowski. Tyle dobrych słów mówiliśmy na temat jego jazdy, no ale jak tu mówić, używać dobrych słów, skoro on nie jedzie. No zdefektował motocykl, nie wystartował spod maszyny, no i kolejny raz jeden z Bydgoszczan wyklucza się, no można powiedzieć, na własną prośbę, chociaż z pewnością Buczkowski nie chciał, aby tak się stało. No cóż, odmówiła posłuszeństwa maszyna. Torunianie Emil Pulczyński i Ryan Sullivan wiozą 5 punktów, a Szymon Woźniak z coraz większą stratą do tej dwójki, z zaledwie 1 punktem. No i właśnie to mówiliśmy przed rozpoczęciem. Jeżeli nie będzie defektów, nie będzie tego typu zdarzeń, to będą ładne zawody. No ale tutaj już mamy pierwszy defekt. Emil Pulczyński. 3 punkty. Ryan Sullivan 2.
Jeden punkt dla Szymona Woźniaka, podwójne zwycięstwo. No to już jest, proszę Państwa, duża przewaga, a mamy przecież dopiero czwarty wyścig. 5-1, czyli 15-9. Rzeczywiście o dużym pechu może mówić Krzysiek Buczkowski. Tam się zerwał tylny łańcuch na samym starcie. Prawdopodobnie albo był źle wpięty, albo był źle zapięty, albo coś tam takiego się stało, że po prostu się zerwał ten łańcuch i on praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie wystartował. A tak jak mówiłem, Emil już jechał, był dopasowany do tego toru i z tego pierwszego toru bardzo ładnie wystrzelił. Ryan Sullivan zamknął Woźniakowi drogę praktycznie do złożenia i pojechali na 5-1. Ryan Sullivan cały czas pilnował, można powiedzieć, Emila Pulczyńskiego. A nie wiem, czy przypadkowo ten motor trochę Woźniaka nie jest za słaby do tego toru. A w parku maszyn jest Krzysztof Kuziemski, który ma gościa, jest nim Mikołaj Curyło. Dokładnie tak, obok mnie zawodnik bydgoskiej Polonii. No trochę pechowo bydgoszczanie dzisiaj rozpoczynają. Najpierw Szymon Woźniak taśma, teraz defekt Buczkowskiego. Czy to już koniec pechów? No mam nadzieję, że koniec pechów. No my jesteśmy na pewno do dzisiejszego meczu bardzo dobrze przygotowani. Mam nadzieję, że końcówka i środek meczu będą dużo lepsze niż początek. Widać, że tor jest do walki. Pokazaliście też ty chociażby i tutaj Robert Kościecha i Tomek Gapiński, że można walczyć na tym torze. Jak najbardziej można walczyć. No, szczególnie na tym tutaj drugim łuku jest taka fajna ścieżka do środka łuku, gdzie można się naprawdę bardzo dobrze napędzić. Dziękujemy bardzo. O tyle Mikołaj Curyło. My za chwilę wracamy do tego spotkania. Unibax Polonia. Dziewięć do 15 prowadzą żużlowcy Unibaxu Toruń po czterech wyścigach. No i trzeba powiedzieć, Zbyszku, że mamy to, czego się spodziewaliśmy. Mamy emocje, mamy niecodzienne sytuacje. Tak wygląda dorobek punktowy zespołu gości. Emil Sajfuddinow 2, Łaguta bez punktu, 3 punkty Gapiński, Kościecha 1, Krzysztof Buczkowski defekt na starcie, Curyło 2, Szymon Woźniak taśma i 1 punkt, a to dorobek Torunian, Chris Holder 3. No i co ciekawe, Emil Pulczyński 2 zwycięstwa. To co mówiliśmy właśnie na początku, że ta młodzież tu potrafi zrobić w granicach 12-13 punktów i tak dzisiaj się zapowiada. Kto wie, czy to właśnie nie będzie za sprawą młodzieży zwycięstwo w jedną bądź w drugą stronę. W biegu piątym powinniśmy zobaczyć Emila Sajfuddinowa i Artioma Łagutę, Zbigniewa Czerwińskiego i Darcy Warda. Tak ta czwórka się przedstawia. Zastanawialiśmy się, czy tutaj nie powinno być zmiany za Łagutę, czy nie powinien wejść Buczkowski. No, rzeczywiście tak mówiliśmy, ale dał chyba szansę drugą Łagucie. Jak tej szansy nie wykorzysta, no to wtedy już trener chyba będzie musiał dokonać jakichś zmian. No Łaguta to już jest kolejna jego szansa, chociaż w tych zawodach rzeczywiście druga. No może coś tutaj jest, jakaś bariera, może rzeczywiście trzeba zaufać zawodnikowi, dać mu którąś szansę z kolei, żeby się odblokował. No musi wreszcie, przecież Artiom nie jest takim zawodnikiem, w zeszłym roku startował w Grand Prix, także nie jest zawodnikiem, który by się uczył jeździć, on potrafi jeździć, tylko coś tu nie pasuje, nie potrafi sobie albo ze sprzętem poradzić, dopasować go do toru, albo po prostu, nie wiem, go zjada trema ekstraligowa. No zobaczymy. Emil Sajfuddinow w kasku żółtym, Zbigniew Czerwiński w niebieskim, Artiom Łaguta w białym i Darcy Ward w czerwonym. Ward pokazał nam tutaj swoje możliwości w dzisiejszym meczu już. Troszeczkę dłużej pod taśmą stali, Czerwiński został zamknięty przez parę bydgoszczan. No i Darcy Ward, można powiedzieć, swoim starym zwyczajem bardzo szeroko już jest na drugiej pozycji i teraz będzie starał się wyprzedzić Emila Sajfuddinowa. Cały czas po szerokiej, ale Emil Sajfuddinow tak wybrał ścieżkę jazdy, że właśnie no, zrobił tutaj bramę od wewnętrznej przy krawężniku. Z pewnością to nie jest ostatnie słowo Emila Sajfuddinowa, ale Ward prowadzi. Jeszcze Ward jest na prowadzeniu Emil Sajfuddinow po długość motocykla za nim. Artiom Łaguta wiezie 1 punkt i na czwartej pozycji Zbigniew Czerwiński. Wygląda na remis, ale właśnie to jeszcze nie jest koniec wyścigu. Znakomicie czuje się tutaj na własnym torze Darcy Ward. Jedzie praktycznie na całej szerokości toru. Nie ma dla niego znaczenia, czy to jest przy krawężniku, czy na zewnątrz toru. Darcy Ward, 3 punkty.
dwa punkty dla Emila Sajfuddinowa, jeden punkt przywiózł Artiom Łaguta, bez punktu Zbigniew Czerwiński, no i to jest bieg remisowy, a więc nadal utrzymuje się przewaga gospodarzy, 18 do 12, czyli 6 punktów być może, no tak, ale teraz w następnym jedzie Tomasz Gapiński i Robert Kościecha, nie sądzę, aby tutaj Robert Sawina chciał się zdecydować na rezerwę taktyczną, zobaczymy jak będzie. Też przypuszczam, że tutaj nie będzie tej zmiany, ci zawodnicy pojadą, ale to co mówiliśmy przed chwilą, tak, Artiom Łaguta zwyżka formy, bo 0, teraz 1 i teraz co trener ma zrobić, tak, czy wycofać takiego zawodnika, czy dać mu następną szansę, no z reguły powinien pojechać jeszcze następny bieg, chociaż niesamowity jest ten Dersey Ward, on tak jak powiedziałeś właśnie przed chwilą, ma niesamowity chyba sprzęt i umiejętności, bo po całej długości i szerokości toru, jak nie od wewnętrznej, to od zewnętrznej, w każdym calu ten motor nabiera, przyspiesza i wszędzie się zachowuje idealnie, ale popełnił, tak jak powiedziałeś, też błąd Sajfuddinow, który otworzył mu furtkę wejścia w ten krawężnik i tam właśnie go wyprzedził, także bardzo, bardzo szybki Ward. Dzisiaj ktokolwiek jak mu urwie punkta, to będzie bardzo ciężko. No Dersey Ward do tej pory 2 starty, 5 punktów, o 1 punkt mniej niż jego kolega z zespołu Emil Pulczyński, który tutaj dwukrotnie zwyciężał. Natomiast jedynym zawodnikiem, który przywiózł 3 punkty w ekipie Bydgoszczan, jest Tomasz Gapiński. I on właśnie w biegu szóstym pojedzie w kasku żółtym z drugiego pola startowego. Zobaczymy, czy ta jego forma potwierdzi się w kolejnym wyścigu. Ryan Sullivan, kask czerwony, Tomasz Gapiński żółty, Kamil Pulczyński niebieski i Robert Kościecha biały. Kościecha 1 punkt do tej pory, ale też z pewnością i kibice, i działacze, i sam Robert Sawina czy Jacek Woźniak liczą na tego zawodnika, bo Robert nie zawsze na wyjeździe radzi sobie najlepiej. Mówi się, że na swoim torze potrafi zdobyć nawet dosyć dużo, nawet dwucyfrowe rezultaty. No, a tutaj jeden start, jeden punkt. Rzeczywiście, ale miejmy nadzieję, że teraz już są dopasowani do tego toru i pokażą bardzo dobrą jazdę w biegu szóstym. No zobaczmy, bardzo blisko siebie i Tomasz Gapiński, Kamil Pulczyński. Co dalej od nich i Ryan Sullivan i Robert Kościecha, oni mają teoretycznie dużo miejsca, no ale teraz do wewnętrznej będzie wjeżdżał Tomasz Gapiński, próbuje się tam dostać pod ramię Ryana Sullivana, ale proszę spojrzeć na zawodnika w białym kasku, fantastycznie Robert Kościecha pojechał, jest już drugi, oj, troszeczkę zabrakło miejsca dla Kamila Pulczyńskiego. No to jest twarda walka, ale panowie, szanujmy swoje gości, szanujmy rywala. Wydaje mi się, że tutaj mogło troszeczkę inaczej wyglądać to, co się działo na torze. Na razie remisowo Ryan Sullivan. No nie sądzę, żeby bydgoszczanie byli zadowoleni z tego remisu, jeżeli chcą zrobić niespodziankę, a do takiej należałaby tutaj wygrana w Toruniu, bo jednak cały czas wydaje się, że w korzystniejszej sytuacji są gospodarze, no to powinni troszkę odważniej jeździć. Ryan Sullivan przywozi bez problemu, można powiedzieć, 3 punkty. Drugi Robert Kościecha, trzeci Tomasz Gapiński, no i czwarty Kamil Pulczyński, 3 do 3, 21 do 15, 6 punktów przewagi Unibaksu nadal. No, wyścig, można powiedzieć, tylko w początkowej fazie emocjonował nas, a potem no już tak się zrobiło. Jazda Gęsiego w zasadzie. Jazda tak. Gęsiego, nie wiem, nic się nie czy działo. Podyktowana. Warunki nie zmieniły się aż tak bardzo, żeby po prostu nie trzymało. Ale widać, że ten tor zaczyna wysychać powoli, tak? Także może się robić coraz bardziej twardy i tutaj będzie ten punktem kulminacyjnym chyba w tej chwili ten start i rozegranie pierwszego łuku. No niemniej Dersey Ward udowodnił, że można po całym torze jechać. Także no nie, bo warunki zmienne nie przeszkadzają. Obojętnie na jakim torze to jedzie, na tym sprzęcie, w tą i z powrotem i punkty ciuła. No niemniej bardzo ładny wyścig. Robert Kościecha tutaj weszli w ten drugi łuk, wszyscy w trójkę i trochę Roberta wyniosło. No, Kamil Puczyński jest młodym zawodnikiem i ciężko już mu było tam sobie poradzić z tym sprzętem, a później nadrobić to na trasie, to już bardzo, bardzo ciężko jest takie sytuacje, które się zdarzają. No ale jakiegoś takiego bardzo niesportowego zachowania nie było. To jest absolutnie typowa walka, więc tak?
To nie są szachy, tak? No, wielu zawodników tak mówi, że to nie są szachy, ale czasami jednak... Na zdrowie trzeba uważać, oczywiście, ale tutaj nie było żadnego takiego jakiegoś specjalnego faulu. No teraz ciekawe może być rozegranie, bo Chris Holder, przypomnijmy, wczoraj 12 punktów zdobył w Grand Prix. Tutaj jak spojrzymy na tabelę, to widać, że ci prowadzący, tak zwani prowadzący parę, bardzo ładnie jadą, bo każdy z nich ma zwycięstwo. No i do tego ten niesamowity Emil Pulczyński, dzisiaj dwa zwycięstwa. Podobnie wydawałoby się, rzecz będzie się miała w zespole gości, no ale tutaj defekt Buczkowskiego. Taśma Woźniaka. No Sajfudlinow dwa starty, cztery punkty. Artyom Łaguta, dwa starty, jeden punkt, no także no to jest dopiero początek zawodów, koniec szóstego biegu, także tu jeszcze może się wszystko zmienić. Sześć punktów to nie jest taka duża znowu przewaga, jedna rezerwa taktyczna i 5-1 i się odwraca powoli wynik spotkania. No niemniej zobaczymy, jak Krzysiowi Buczkowskiemu pójdzie, tak, bo pierwszego biegu praktycznie nie wystartował. Teraz pojedzie z pola pierwszego. A teraz pola pierwszego, bardzo dobre pole. Krzysztof Buczkowski w kasku żółtym, dalej w czerwonym Chris Holder, Mikołaj Curyło w białym i Adrian Miedziński w niebieskim to obsada wyścigu siódmego. No i ciekawi jesteśmy. No i Holder, bardzo ładny, blisko siebie. A i tam zamknięty Holder przez obu bydgoszczan. I teraz muszą nadrabiać stracony dystans. Mikołaj Curyło już jakby odpadł z tej walki o czołową lokatę, został sam Krzysztof Buczkowski, atakowany przez Chrisa Holdera po wewnętrznej. Teraz pięknie, piękna walka tych dwóch żużlowców. Buczkowski jednak szybszy i dwaj Torunianie za nim. Chris Holder, Adrian Miedziński. Znowu mam wrażenie, że ten motocykl troszeczkę może szwankować Torunianinowi, bo Curyło zbliża się znacznie do swojego rywala. Bieg zapowiada się remisowo, ale przecież tam jest Holder, który symulował atak po zewnętrznej, zaatakował po wewnętrznej. Teraz odpowiedź Buczkowskiego będzie. Na drugim miejscu Buczkowski. Fantastycznie jeżdżą dzisiaj zawodnicy. Czerwony kask, trzy punkty. A więc, proszę Państwa, Holder przywiózł to zwycięstwo, mimo że był już parę razy przynajmniej w trudnej sytuacji. Krzysztof Buczkowski drugi. Adrian Miedziński na trzeciej pozycji, Mikołaj Curyło na czwartej. 4-2 zwyciężają gospodarze, 25-17. Tak, rzeczywiście bardzo emocjonujący ten bieg był. Praktycznie tasowali się od samego początku zawodnicy, ale Holder tak niesamowicie też przygotowany jak Dersi Ward do tego toru. Tu widzimy piękny start, pierwszą walkę w pierwszym łuku. Praktycznie do wyjścia było 5-1 dla Bydgoszcza, a tutaj bardzo ładny atak Holdera, bardzo ładny atak Adriana Miedzińskiego i praktycznie rzecz biorąc dwóch zawodników, jednego Mikołaja Curyłę, przeszło można powiedzieć na tej prostej, a później już bardzo ładna walka, jeżeli chodzi o Holdera i o Buczkowskiego, oczywiście fair jazda, nikt nikomu nie zajeżdżał, bardzo, bardzo fajne zawody. No oby tak dalej, oby bez defektów i bez upadków. Na razie rzeczywiście bardzo ładnie to wszystko wygląda. A ty przecież siedzisz, można tak powiedzieć, jak na szpilkach, bo dzisiaj twój zespół będzie jeździł. Za chwilę do tego wrócimy, bo Krzysztof Kuziemski ma kolejnego gościa. Obok mnie Kamil Pulczyński. Kamil, no dzisiaj niesamowita walka na Moto Arenie. Tor przygotowany do tego, żeby walczyć i zawodnicy pokazują swoje umiejętności. No dokładnie, tor u nas jest dobrze przygotowany, tak jak zawsze, do ścigania. To widać w każdym wyścigu, gdzie można oglądać mijanki. W swoim drugim starcie wszedłem już ze startu, ale Robert Kosia mi powisł i musiałem przypiąć kasy. Niestety przyjechałem czwarty. 6 punktów przewagi, teraz nawet zwiększyła się ta przewaga po tym siódmym biegu. Wydaje się, że dowieziecie to spokojnie do końca? Spokojnie nie można być zawsze, jeszcze jest dużo wyścigów przed nami, także trzeba do każdego wyścigu podchodzić skoncentrowanym i dać się wszystko. Trzeba być skoncentrowany. Skoncentrowany jest Kamil Pulczyński, dlatego już więcej go nie męczymy. Dziękujemy bardzo. Tyle zawodnik Unibaxu Tory. ...25-17 w Toruniu, a o 19.30 w Grudziądzu mecz jakżeż ważny GTZ kontra Orzeł Łódź i do tego w niecodziennych warunkach. Tak, rzeczywiście o 19.30 dzisiaj w Grudziądzu pierwszy mecz przy światłach, przy oświetleniu.
Serdecznie wszystkich zapraszamy. Mecz jest o 19.30, dlatego właśnie, żeby większość kibiców mogła pojechać do Torunia sobie obejrzeć derby. Tutaj był bardzo wcześnie ten mecz, jak jechałem tutaj do Torunia, to rzeczywiście tych grudziądzkich kibiców dużo jechało, których serdecznie pozdrawiamy. Taka tradycja jest, że grudziądzanie przyjeżdżają na mecze, czy to do Bydgoszczy, czy do Torunia. Tak, rzeczywiście. Jeżeli jest kolejka tego samego dnia, jeżeli tylko warunki, czas pozwala, to właśnie oglądacie nawzajem. Tak, rzeczywiście. I Bydgoszcz przyjeżdża do nas, my jedziemy do Bydgoszczy. Tutaj kibice się bardzo dobrze rozumieją i nie ma żadnych problemów. Skuteczność toru właśnie w tej chwili jest pokazywana. Czyli tak jak mówiliśmy, pierwszy tor jest jednak najlepszym torem, jeżeli chodzi o skuteczność startu. Także serdecznie wszystkich dzisiaj po meczu tutaj w Toruniu zapraszamy do Grudziądza na 19.30. Inauguracja. Po to, aby oglądać zwycięstwo zespołu z Grudziądza. Oczywiście, my powiedzieliśmy w tym roku dziesięciolecie klubu, walczymy o najwyższe cele, czyli to awans, ale to jest sport i różnie to bywa. I może przyjdą takie czasy, że właśnie trzy zespoły z regionu kujawsko-pomorskiego będą w Ekstralidze i powróci nazwa, że jest to Zagłębie Żużlowe. Wtedy będzie derbów. I wtedy będzie, tak. No a proszę Państwa, przed nami wyścig ósmy, w którym jedna zmiana, tutaj nerwowe komentarze w obozie bydgoskim przed momentem widzieliśmy. Krzysztof Buczkowski w kasku białym zastępuje Artioma Łagutę. Jego partnerem jest Emil Sajfutdinow w kasku żółtym, a rywalami Ryan Sullivan w kasku czerwonym i Emil Pulczyński w kasku niebieskim, a więc ten zawodnik, który na razie jest niepokonany. No i czy może... Ta jedyna para, która przywiozła 5-1 na razie. I to napięcie może być jeszcze większe, proszę Państwa, może. Okazuje się, że może. 25 do 17, 8 punktów. Już wcześniej pozwalało, ta przewaga 6-punktowa pozwalała Robertowi Sawinie wprowadzić rezerwę taktyczną. Nie zdecydował się wtedy. Natomiast w biegu ósmym ten jeden punkt Łaguty nie uratował jego kolejnego startu i stąd widzimy Krzysztofa Buczkowskiego. Bardzo silna para ze strony Torunia, bardzo silna para ze strony Bydgoszczy. Bardzo ciekawy bieg może być. Emil Pulczyński, czyżby następna trójka? Taśma w górze, zostali bydgoszczanie. No i jeden i drugi z bydgoszczan zamknięci przez swoich rywali, ale Buczkowski na drugiej pozycji, Emil Sajfutdinow przedostał się na trzecią pozycję. No i proszę, Ryan Sullivan zbyt mocny dla rywali z Bydgoszczy. Prowadzi w tym wyścigu. Oj, przewrócił się Emil Pulczyński. Nie opanował motocykla, chyba nie zdoła, tak, podnieść się z toru, a zatem bieg będzie przerwany. No, coś niedobrego stało się, bo praktycznie nie atakowany przez nikogo, nie opanował motocykla. Może na powtórce to ujrzymy, to zobaczymy. No, czy widzimy, tam że na razie obojczyk. Nie ma sił na to, aby podnieść się. Pierwsze pytanie, czy wszystko w porządku, zaraz się dowiemy. No i proszę spojrzeć, po prawej stronie ekranu, właśnie w kasku niebieskim Emil Pulczyński. No i tutaj, tak, no troszeczkę... Tak, zaczęło go obracać, nie utrzymał. Go. Miejmy nadzieję, że zawodnikowi się nic nie stało, że zaraz stanie. Takie niegroźne wydawałoby się upadki czasami kończą się źle, bo to jakby zawodnik nie jest przygotowany na taki upadek. Emil robił wszystko, żeby uratować się przed wywrotką. No, nie udało się i cała uwaga była skupiona na tym, żeby utrzymać się na tym motocyklu. No niestety cały czas pozostaje na torze. A zatem bieg powtórzony będzie. Emil Pulczyński na szczęście jest zdolny do jazdy. Nic groźnego się nie stało, no ale jako sprawca przerwania tego wyścigu został przez sędziego wykluczony. Zobaczymy zatem tylko trzech zawodników. Ryan Sullivan wspaniale pojechał w tym pierwszym podejściu. Buczkowski i Sajfutdinow muszą naprawdę stanąć na wysokości zadania, jeżeli chcą tutaj swojego rywala przywieźć, no bo najlepszy rezultat, jaki może być dla Torunian, to remis. A bydgoszczanie z pewnością chcą tutaj spłatać psikusa. Ale w tej odsłonie pierwszej naprawdę Ryan Sullivan był bardzo szybki na tym torze, w związku z czym tutaj ciężkie zadanie czeka zawodników Bydgoszczy. Nie ma co powiedzieć, ale w sporcie wszystko jest możliwe i każdy wynik jest tutaj możliwy.
Mam nadzieję, że obejrzymy bardzo ładny bieg. No i tutaj zawodnicy są jakby troszeczkę mądrzejsi o ten jeden start wcześniejszy, bo wiedzą, jak kto pojechał, na co należy uważać. Ale to jest, każdy wyścig jest inny. Zależy od tego, ile miejsca sobie zostawią tuż po podniesieniu taśmy, którą drogę wybiorą do złamania motocykla w wirażu. Także wiele tutaj jest czynników, które mogą spowodować, że atak będzie wyglądał tak czy inaczej. Ryan Sullivan, Krzysztof Buczkowski, Emil Sejfutdinow. Powtórzony wyścig ósmy. A teraz mam wrażenie, a jednak tak samo. Wspaniale, Ryan Sullivan, bydgoszczanie. Tak przez moment myślałem, że jednak Sullivan zostanie. Teraz muszą i Buczkowski, i Sejfutdinow ścigać swojego rywala. Bardzo szeroko pojechał Ryan Sullivan. I to zwolnienie chwilowe, wydawało się, wykorzysta Sejfutdinow, ale cały czas przewaga Toruniana jest znaczna. Nie wygląda to na to, aby miało się tutaj coś zmienić. Znakomicie przygotowany sprzęt Australijczyka do warunków panujących dzisiaj w Toruniu. Wspaniała jazda. Goście, mimo że robią co mogą, no to nie są w stanie wyprzedzać na dystansie swoich rywali z zamiedzy. Cały czas na prowadzeniu Ryan Sullivan. Tutaj już widzimy tę jazdę gęsiego. Bez historii powtórka. Ryan Sullivan nie dał sobie wydrzeć zwycięstwa. 3 punkty. 2 punkty dla Sejfutdinowa. 1 dla Buczkowskiego. No i optymalny w tych warunkach rezultat dla Torunian, bo remis 28 do 20. 8 punktów przewagi zespołu toruńskiego. To rzeczywiście, ale atomowy start był przecież Sullivana spod tej taśmy. Bardzo szybko uzyskał już przewagę nad zawodnikami. Wyjście z pierwszego łuku, praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że już kilka metrów był z przodu. No niemniej zawodnicy robią co mogą w Bydgoszczy, żeby go próbować dogonić, ale jest naprawdę bardzo szybki. No tutaj możemy zauważyć takie fajne pary. Chris Cordell, 2 trójki, teraz Ryan Sullivan, 2 z bonusem i 3. Emil Kulczyński, 3 i 3. I ten upadek zupełnie niepotrzebny tutaj na tym czwartym miejscu. Także do tego jeszcze Dersey Ward, tak, 2 i 3, czyli takie 3 pary się porobiły w Toruniu, które bardzo mocno jadą, a niestety w Bydgoszczy widzimy te dziury, które są. Artiom Łaguta 0-1 i Krzysiu Buczkowski defekt, taśma woźniaka, także tu muszą się niestety, ale szybciutko bydgoszczanie brać do roboty, żeby próbować te 8 punktów odrobić, bo odrobić można w żużlu wszystko, ale trzeba po prostu mieć jeszcze na czym i szybko się starać. Nawet 8 punktów przewagi, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, to trzeba po prostu zakasać rękawy, może nie dosłownie, ale trzeba wziąć się do roboty, bo w 9 znów Holder, który dwukrotnie zwyciężał, Holder, który pojedzie w parze z Adrianem Miedzińskim i bydgoszczanie Robert Kościechawka z Kubiałem i Tomasz Gapiński w żółtym. Także interesująco zapowiadający się wyścig. Teraz widzimy po raz kolejny ten rytuał tuż przed startem. Znalezienie tego odpowiedniego miejsca, ustawianie maszyny w odpowiednim wyżłobieniu, żeby ten start wyszedł najlepiej, jak może sobie to zawodnik wyobrazić. No i Adrian Miedziński wreszcie z pierwszego pola, bo przypomnijmy, że on jechał z trzeciego, z czwartego pola, a wchodzi na to pole, które miało, tam patrzyliśmy, 42% wygrywalności, także zobaczymy, jak Adrianowi wyjdzie ten start z pierwszego pola. Bardzo silna, bardzo silna para razem z Stara Holderem. Prawda mówi, że pola nie jeżdżą, no tak, ale motocykle nie jeżdżą i nazwiska nie jeżdżą same, tak? No ale rzeczywiście, jeżeli są korzystniejsze warunki na danym torze, to łatwiej wygrać przynajmniej start. Miedziński, Holder, Kościecha i Gapiński. Wyścig 9, 28 do 20 dla Unibaxu. No teraz chyba bydgoszczanie całkiem nieźle. Robert Kościecha, ale już tam został na drugim miejscu. Zamknięty Tomek Gapiński, który po pierwszym swoim wygranym wyścigu, miałem nadzieję, pokaże cały wachlarz swoich umiejętności na to, że teraz jakby troszeczkę zagubiony. Oj, Robert Kościecha, proszę bardzo, kończy jazdę w biegu 9. Teraz będzie starał się podnieść, ale już jest wyścig przerwany. Nie zdążył
przyjechać. No troszkę tam może mieć pretensje, ale nie wiem do kogo, no bo przecież sam się przewrócił. Ogromna porcja gwizdów spotyka tego żużlowca. No czasami tak jest przed momentem. W podobnych okolicznościach przewrócił się Pulczyński. Rzeczywiście, wyglądało to zupełnie podobnie, tylko że jeden na wejściu, a drugi na wyjściu. I podobnie to wszystko wyglądało w jednym i w drugim przypadku. No tu jest to miejsce, w którym z reguły operuje słońce, prawda? Tak, właśnie tam było bardziej może sucho i już go zaczęło tu obracać. Widzimy, i już nie, no, niestety nie opanował motocykla. Tył motocykla ucieka do przodu. I, no, widać, strasznie zdenerwowany Robert Kościecha, ale... Ale dwie bardzo szybkie reakcje sędziego, włączenie czerwonego światła i się nic nie stało. Leszek Dębski jest bardzo dobrym sędzią, jednym z lepszych sędziów w Polsce. Szybka decyzja. Tutaj jest zdrowie zawodników najważniejsze. Trójka żużlowców już prawie gotowa do startu. Jest Tomasz Gapiński, jest Chris Holder. I za moment podjedzie właśnie ten oto zawodnik na Państwa ekranach, Adrian Miedziński, który z tego pierwszego pola wystartował całkiem przyzwoicie, prawda? Tak, rzeczywiście, no mówiliśmy o tym pierwszym polu, że ono coś tam zawodnikom daje i rzeczywiście bardzo przyzwoity był ten start Adriana. Najpierw dwa pola zewnętrzne, teraz wewnętrzne i zobaczymy, no. W tej chwili ciężkie zadanie przed Tomaszem Gapińskim, który przeciwko naprawdę dobrze już usposobionym, od początku w zasadzie Holder dobrze usposobiony, teraz chyba Adrian już jest spasowany, dopasowany i ten pierwszy tor, także będzie bardzo ciekawy bieg i ciężka robota. Powiedzieliśmy, że mają zakasać rękawy i jechać i rzeczywiście tutaj ciężka robota przed Tomkiem Gapińskim, żeby spróbował chociaż punkty urwać tym dwóm zawodnikom. No wydaje się, że sprawa jest prosta, po przegranym starcie szybko do krawężnika, a przy wygranym też do krawężnika, ale przecież to i Holder, i Miedziński doskonale wiedzą, że jeżeli nie wyjdzie im start, to wiedzą, a poza tym jest ich dwóch. Nam się wiedzą, tak fajnie to... mówi tutaj za biurka. Tak, z góry nie? Bardzo tak, ładna, ładny bardzo start, ładna krawężnik, widoczność, także naprawdę. Tak, super. Adrian Miedziński, Chris Holder, Tomasz Gapiński, Robert Kościecha wcześniej wykluczony za spowodowanie przerwania wyścigu. Gapiński teraz sprytnie pod ramię Holderowi, ale za mało chyba mocy w motocyklu, cały czas ramię w ramię. No i jednak przy krawężniku jazda przynosi skutek. O, znalazł tam dla siebie miejsce Holder, cały czas ściga swojego rywala. No i teraz po wewnętrznej chyba sprawę już załatwił. Adrian Miedziński nie bawił się w żadne oglądanie się za siebie teraz, tylko kontrolnie spojrzał, gdzie jest rywal. Z pewnością odetchnął, że ma tu właśnie po lewej ręce Chrisa Holdera, a Tomasz Gapiński na trzeciej pozycji. No, zanosi się na podwójne zwycięstwo pary toruńskiej, a to już sprawi, że sytuacja gości będzie bardzo trudna. No mimo wielu starań Tomkowi Gapińskiemu nie udało się. Ładnie próbował tam wejść pod ramię rywalowi. Oj, teraz niespokojnie Adrian Miedziński zachwiał się na motocyklu, ale jednak nie przeszkodziło mu to zwyciężyć w biegu 10. Adrian Miedziński 3, Chris Holder 2, Tomasz Gapiński 1, 5-1. No i ta przewaga, proszę Państwa, zespołu z Torunia 33-21. No, rzeczywiście, no, mówiliśmy, że ciężko będzie Tomkowi Gapińskiemu tutaj urwać dobre przysposobionemu Holderowi punkt. No i rzeczywiście bardzo dobry start Adriana Miedzińskiego z tego pierwszego pola. I tak jak widzieliśmy, Holder czy po zewnętrznej, czy po wewnętrznej, wszędzie trzyma gaz, wszędzie może wjechać i jest bardzo, bardzo szybki na tym dzisiejszym obiekcie. Dopasowany sprzęt niesamowicie. Widzimy, że nawet jeżeli zostanie ze startu, ten start mu nie wyjdzie, czy tam gdzieś go wyniesie, to za chwilę ataki po zewnętrznej, po wewnętrznej, pokazuje się zawodnikowi z jednej, za chwilę schodzi do wewnętrznej, to widać właśnie, pokazał mu się i po wewnętrznej piękny atak, przedłużona prosta. Następne wejście bardzo szybki sprzęt tego zawodnika. I 5-1 dla Torunia i zwiększają swoją przewagę już w tej chwili do 12 punktów. To już jest bardzo dużo. Jedna kwestia to opanowanie jazdy na motocyklu, a druga to znajomość toru i właśnie wybór tej ścieżki, na której jest najlepiej w danym momencie pojechać. No to znakomicie dopasowane motocykle do toruńskiej nawierzchni, jak również panowanie nad motocyklem
No Holender nieraz pokazał, że opanowanie motocykla naprawdę ma wyśmienite. Także no naprawdę dzisiaj bardzo ładnie. I Holder, i Sullivan, i Pulczyński, i Dersey Ward. Naprawdę to, co dzisiaj Mirek Kowalik powiedział, tak, że będzie... Dzisiaj wygra ten zespół, który będzie większy monolit stawiał i którzy zawodnicy będą lepiej punktować. I widać, że Mirek Kowalik w ogóle się w tym nie pomylił, bo te zdobycze zawodników są zupełnie, zupełnie przyzwoite, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe. I jeżeli czterech zawodników punktuje, to można wtedy wygrywać mecze. Także zobaczymy następny bieg. Bieg 10, w którym powinniśmy ujrzeć Dersiego Warda, Czerwińskiego, Woźniaka i Buczkowskiego, tak? I... No właśnie, czyli mamy tutaj zmiany. Bo Dersi Ward miał jechać w kasku czerwonym i pojedzie. Mikołaj Curyło zastąpi Szymona Woźniaka. Emil Pulczyński za Czerwińskiego. No i Krzysztof Buczkowski zgodnie z rozkładem jazdy. Wyścig 10. To właśnie tak przedstawia się Ward, Curyło, Pulczyński, Buczkowski. Tak przedstawia się obsada tego biegu. No cóż, Czerwiński zawodzi w zespole toruńskim. Szymon Woźniak słabo, można powiedzieć. Zatem próba... Jakie ma wyjście trener? Próba właśnie wysłania do boju Mikołaja Curyły, który raz przyjechał i dwa punkty. To jest rezerwa taktyczna, więc tutaj zobaczymy, co ona nam przyniesie. Ward, Pulczyński, Curyło, Buczkowski, wyścig 10. No i ten pierwszy wiraż, mało miejsca dla Buczkowskiego, ale proszę spojrzeć, no sam jestem aż zaszokowany tym, co się dzieje na torze. Dersi Ward, no pewnie czuje oddech bydgoszczan na plecach, już nie jest tak szybki, a może jest szybki, ale z kolei bydgoszczanie są szybsi niż do tej pory. No i teraz wspaniale, Emil Pulczyński pojechał blisko wewnętrznej krawędzi toru i jeszcze raz będzie próbował tego samego manewru. No bardzo ładnie te dwie pary, które się potworzyły, a więc Ward i Buczkowski oraz Curyło Pulczyński, no walczą ze sobą wspaniale, ale i jednemu, i drugiemu goniącemu brakuje tych metrów, brakuje szybkości. Cały czas Dersi Ward prowadzi i za nim Krzysztof Buczkowski na trzeciej pozycji jeszcze. Bydgoszczanin, czy utrzyma, dowiezie jeden punkt, tak jest. Bieg 10 przynosi remis. Dersi Ward przyzwyczaił nas już do tego fantastycznie i zwyciężył. Na drugim miejscu był Krzysiek Buczkowski. Dwa punkty. Trzeci Curyło, po pięknej walce z Emilem Pulczyńskim, ale no, teraz okazał się on o to właśnie jeden punkcik lepszy. No i mamy rezultat 36-24 dla Unibaxu. Bardzo nam się podobała ta jazda, ale 12 punktów, no to już powoli wygląda na to, że będzie bydgoszczanom coraz trudniej gonić. Tu spójrzmy, jak wyglądała walka na dystansie. No pięknie, czterech zawodników bardzo blisko siebie. Później się podzielili na dwie pary, Ward Buczkowski. No tutaj bardzo ładne wejście Pulczyńskiego. Przypilnował tego krawężnika, niestety go wyniosło i zaraz zmiana na miejscu trzecim, ale bardzo fajny bieg, bardzo ładny bieg, trochę walki na torze, emocji nie brakowało pewnie kibicom. No i ci młodzi podczas takich właśnie wyścigów mogą nabierać tego doświadczenia, starają się zaatakować z różnych stron, to wszystko wpływa na późniejsze efekty w dalszej karierze. Przed nami wyścig 11 i jeśli się nic nie zmieni, to powinniśmy zobaczyć Adriana Miedzińskiego i Ryana Sullivana z Unibaxu Toruń oraz Artioma Łagutę i Tomasza Gapińskiego z Polonii. Ciekawy jestem, jak to Łaguta jedzie. Łaguta jedzie. A tutaj mamy właśnie punktację Unibaxu Toruń, jak wyglądała zdobyć, jak wygląda do tej pory zdobycz punktowa wszystkich zawodników. Z pewnością lepiej sobie radzą torunianie na własnym torze. Myślę, że zgodnie z oczekiwaniami, bo wielokrotnie kibice nawet podkreślali na forach internetowych, że no musieliby bydgoszczanie tutaj
pojechać, no jeżeli nie na 150, to na 200% swoich możliwości, bo Toruń jest zespołem bardzo groźnym, a już na swoim torze zwłaszcza. Wiemy, że pojedzie Artiom Łaguta, więc zmiany nie będzie. Wiemy również, że dzisiejsze spotkanie na MotoArenie ogląda dokładnie 12 192 widzów, a więc całkiem przyzwoity wynik, chociaż jak na derby to mogłoby być trochę więcej. Tak, rzeczywiście, ale i tak jest bardzo ładny doping, dużo kibiców, fajnie się ogląda takie zawody. 36 do 24. 12 punktami prowadzą Torunianie. No i kto wie, czy po wyścigu 11 ta przewaga wzrośnie, czy zmaleje. Łaguta może się przebudzi. Dwa razy jechał, raz przybył 0, raz 1 punkt. No i ponownie bydgoszczanie zamknięci i chyba wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. Jakby nie było wiary bądź mocy w tych motocyklach, Torunianie teraz spojrzeli na siebie. No i wspaniała jazda parą. Bardzo trudno prześcignąć dzisiaj bydgoszczanom któregokolwiek z rywali, ale co dopiero jak jadą parą. Chociaż blisko tam jest ten, który ma podobno ostatnią szansę, Artiom Łaguta. On jest na trzecim miejscu. Zdaje sobie chyba sprawę z wagi tego wyścigu, więc cały czas stara się prześcignąć Adriana Miedzińskiego. Tomasz Gapiński, no troszeczkę jestem taki zszokowany jego jazdą na ostatniej pozycji z taką dużą stratą. Kto pierwszy? Ryan Sullivan, drugi Adrian Miedziński, trzeci Łaguta. Robił co mógł, a że niewiele mógł, przywiózł zaledwie jeden punkt. Tomasz Gapiński bez punktu i coraz bliżej do zwycięstwa zespołu toruńskiego, chociaż 41 do 25. W zasadzie można powiedzieć, że Toruń już wygrał, tak? Bo no można tak, jeszcze nawet zdobyć. Gdyby było 5-1, to jest 42, 3, 4 i 5. Remis w najgorszym przypadku. No, ale pamiętam kiedyś, że ze Spartą na starym toruńskim stadionie jeszcze tak też rozważaliśmy. 44 do 40 było, no a jak się zakończyło, to kibice wiedzą. Wiedzą dokładnie. No ale tutaj naprawdę dzisiaj bardzo ładna przecież jazda i Sullivana, i w tej chwili od wewnętrznych pól dwa starty Adriana Miedzińskiego, zupełnie inna jazda tego zawodnika. I rzeczywiście to, co Mirek Kowalik na początku powiedział, równo jedzie cały zespół, tak? Tutaj zdobycz punktowa jest między 8 punktami i chyba najmniej punktów w tej chwili. To było chyba 5 punktów, co miało przed tym biegiem Adrian Miedziński, a tak wszyscy zawodnicy naprawdę bardzo ładnie punktują. A niestety Bydgoszcz nie może nawiązać walki. Po takim pięknym starcie Tomka Gapińskiego w pierwszym swoim biegu, trójka wygrana z Holderem, wygrana z Wardem, a w tej chwili nie może się odnaleźć. Praktycznie rzecz biorąc 1-1, potem i teraz 0. Już Adrianowi Miedzińskiemu dwa starty wystarczyły do tego, żeby się porozumieć ze sprzętem. I proszę, w trzecim starcie 3, w czwartym 2 punkty. A więc już jest w przypadku tego zawodnika lepiej. Dwa z bonusem, tak? Bo przyjechali na tak, 5-1. Tak, no więc praktycznie to tak jak 3. Jak 3 punkty. No i wyścig 12. Coraz bliżej końca. Pulciński, Curyło, World Safe, Uddinow. A zatem nie ma zmian. No bo chyba już nie ma potrzeby tutaj zmieniać. Można oczywiście walczyć o jak najlepszy rezultat końcowy, a więc o największą przewagę punktową. Ale on należy o każdy punkt walczyć. Ten każdy punkt może być później ważny w kwestii bonusowej, bo na tą chwilę jest. Ja chcę ci powiedzieć szczerze, nie widziałem w poprzednim wyścigu tej woli walki, jeżeli chodzi o parę bydgoską. Może się mylę, ale tak mi wyglądało, że troszeczkę dobić byli bydgoszczanie w biegu 11. Zobaczymy, może Curyło i Sejfuddinow nie składają jeszcze broni i może pokażą swoje walory w biegu 12. Wydaje się, że nikt nie składa broni, tak, no może nie są dopasowani, nie pasuje im ten tor, przełożeniami się pogubili, rzeczywiście no nie są w stanie dzisiaj naprawdę bardzo szybkim zawodnikom z Torunia dorównać. No zobaczymy, co będzie w tym biegu 1, w tym biegu 12, teraz Pulczyński, Ward, Curyło, Sullivan i zaraz taśma w górę. Teraz bardzo ładny, równy start trzech zawodników i Emil tam się trochę zakłada po zewnętrznej. Jeżeli przeciągnie jeszcze tą prostą, to być może wyjdzie na prowadzenie. Tak, rzeczywiście. Oj, tam chyba defekt albo upadek.
upadek na pewno, ale chyba spowodowany defektem. Tak mi się wydaje. Na pierwszym miejscu Emil Sajfudinow i bieg przerwany. Tak, rzeczywiście sędzia bardzo słusznie postąpił. Próbował niestety Kamil Pulczyński zdjąć ten motor, ale tam chyba był defekt, bo widzimy, że tylne koło jest zablokowane. Także nie mógł go ściągnąć i bardzo słusznie sędzia postąpił, że przerwał ten bieg. I zobaczmy właśnie, tak wyglądał upadek w biegu 12. A za moment zobaczymy powtórkę tegoż biegu. Darcy Ward musi sobie teraz w powtórce radzić sam, a że do tej pory radził sobie bardzo dobrze, to i być może nie będzie miał problemów w biegu 12. W powtórce Kamil Pulczyński został wykluczony. Mikołaj Curyło i Emil Sajfudinow spróbują przynajmniej tak dobrze wystartować jak w tej pierwszej próbie startu, bo naprawdę bardzo ładnie Sajfudinow. Już był szybszy Sajfudinow. Już było widać, że rzeczywiście się dogadał ze sprzętem i Ward musiał przez jakiś czas przynajmniej jechać na drugiej pozycji. Bardzo ciekawie zapowiada się ten wyścig. Ward w środku i po bokach dwaj rywale. W białym Mikołaj Curyło, w żółtym Emil Sajfudinow. No i zostało mam wrażenie na chwilę Ward i znów atak. Aj, teraz musiał zdecydować się na atak po wewnętrznej. No, nawet lepiej powiedziałbym, pojechali bydgoszczanie niż w pierwszej próbie startu. Wypuścił do przodu Mikołaja Curyłę Emil Sajfudinow. Teraz będą blisko siebie jechać bydgoszczanie. No i Ward musi tutaj wpaść na jakiś pomysł. Środkiem to może być za mało miejsca. Sajfudinow jest doświadczonym żużlowcem, więc wie, jaką ścieżkę wybierać, żeby nie przepuścić rywala. Cały czas pilotuje swojego partnera, Mikołaja Curyłę. Ten jedzie spokojnie, wiedząc, że ma takiego opiekuna. No, jeśli nie dojdzie do jakiegoś tam niekontrolowanego złamania motocykla, to bydgoszczanie przywiozą 5 punktów. Ward jest bezsilny na taką jazdę Bydgoszczan. No i stało się faktem. Mikołaj Curyło 3 punkty, 2 punkty dla Emila Sajfudinowa, a Darcy Ward tylko 1, 5 do 1 wygrywają bydgoszczanie, 42 do 30. Tak, rzeczywiście, bardzo ładny bieg. Tu Mikołaj zrobił całą robotę w tym pierwszym łuku. Bardzo ładny jego start, pojechał, można powiedzieć, rewelacyjnie. Emil Sajfudinow się wysunął i uderzył w krawężnik i rzeczywiście wyszli z tego pierwszego łuku na 5-1. I mimo pogoni Holdera, tu będziemy widzieć właśnie, jaki bardzo fajny start Mikołaja Curyło. Emil zobaczył, że Ward wychodzi na zewnętrzną i dołączył do Mikołaja Curyły i pilnował go cały czas, żeby się tam mu krzywda nie stała. No i praktycznie to już było po sprawie, właśnie po tym ataku, kiedy tak. Sajfudinow, wiedząc, że ma swojego partnera po prawej ręce, no tutaj najprawdopodobniej zdecydował się na to, że już trzeba go pilnować. Tak, ale bardzo, bardzo, bardzo fajna jazda Curyły tutaj, można powiedzieć, że zaskoczył nas wszystkich bardzo mile tym startem i 5-1 pierwsze zwycięstwo Bydgoszczy. W biegu 13 Emil Pulczyński zastąpi Zbigniewa Czerwińskiego, pojedzie w kasku niebieskim, w czerwonym Chris Holder. Emil Sajfudinow jako rezerwa taktyczna zastąpi Roberta Kościechę i pojedzie w kasku białym. No i w żółtym Krzysztof Buczkowski. 42 do 30 prowadzą Torunianie i tak jak powiedzieliśmy, wszystko jeszcze może się zdarzyć, nawet remis. A biorąc pod uwagę zawiłości regulaminowe i różne zdarzenia na torze, po prostu może zdarzyć się wszystko, ale zobaczymy. Wiele zależy od tego, jak poradzą sobie w biegu 13 Sajfudinow z Buczkowskim przeciwko Holderowi i Pulczyńskiemu. Ta końcówka, ten 12 wyścig 5 do 1 może jakoś mieć wpływ zbawienny na postawę pary bydgoskiej. Całkiem przyzwoity start bydgoszczan, ale zamknięty teraz Krzysztof Buczkowski, wzięty w kleszcze. No i proszę spojrzeć, bydgoszczanie z przodu.
późno, bo późno, ale wzięli się do roboty, zakasali rękawy. Oj, teraz bardzo trudna sytuacja. Wyszedł Chris Holder z tej niebezpiecznej, z tej opresji, bo wyglądało na to, że za moment się przewróci. No, utrzymał się na szczęście na motocyklu. Mało tego, jedzie nadal bardzo szybko i bardzo blisko Krzysztofa Buczkowskiego. No, przez moment zamarzła mi krew w żyłach, bo wyglądało to bardzo niebezpieczne. Niebezpiecznie. Prowadzi Emil Sajfudinow. Krzysztof Buczkowski jest na drugiej pozycji, za nim Chris Holder i nieco dalej z tyłu Emil Pujulczyński, a no, wygląda na podwójne zwycięstwo Bydgoszczan. No to by było taki drugi oddech. Rzeczywiście, Sajfudinow 3 punkty, Buczkowski 2, Chris Holder 1, Pulczyński bez punktu. Zbyszku 43 do 35. Ta przewaga stopniała już do 8 punktów. Przed chwilą mówiliśmy, weźcie się do roboty, weźcie się do roboty. Chyba nas posłuchali, bo... Bardzo możliwe. No rzeczywiście troszeczkę tutaj się sytuacja zmienia. Torunianie już nie mogą tak pewnie wyjeżdżać do startu, bo muszą naprawdę i oni wziąć się do roboty. Tak, rzeczywiście. Dwa biegi wygrane pod rząd. Bardzo ładny tutaj start Krzysia Buczkowskiego i Emila. To Krzysiu tu próbowano go wziąć w kleszcze, ale wyszedł z tego obronną ręką i to drugie miejsce, można powiedzieć, od początku do końca dowiózł. A niestety Holder trochę dzisiaj w tej fazie zawodów jest wolniejszy niż był, bo praktycznie rzecz biorąc robił co chciał na torze. Tutaj widzisz, jak miał duże problemy, on starał się jakby zatrzymać w miejscu, żeby nie uderzyć w bandę, tak bardzo go tak to wyglądało. Wyniosło. Na szczęście skończyło się wszystko bez upadku. Najważniejsze zdrowie pracowników, zdrowie zawodników. Do końca zawodów pozostały nam dwa wyścigi. W 14 pojadą Darcy Ward w kasku czerwonym i Adrian Miedziński w niebieskim oraz Tomasz Gapiński w żółtym i Mikołaj Curyło w białym. Curyło zastępuje Łagutę. W 15 Ryan Sullivan pojedzie w czerwonym, Chris Holder w niebieskim, Sajfudinow w żółtym i Buczkowski w białym. 43 do 35. No i tak jak wspominaliśmy, wiele się może zdarzyć, jeżeli nie wszystko, to przynajmniej wiele. Wzięli się do roboty jednym słowem, dwa razy po 5-1 i te zawody zrobiły się znowu na koniec nam bardzo, bardzo ciekawe. No kto mógł przypuszczać, że po tak no, raczej jednostronnym przebiegu tego spotkania, bo przecież wygrywali Torunianie, było parę remisów, ale wydawało się, że to oni właśnie będą wygrywać non-stop. Nastał wyścig 12, potem 13, a więc podwójne zwycięstwa gości. No i mamy 43-38, przewaga stopniała do 8 punktów. No i stąd właśnie ta atrakcyjność wyścigów 14 i 15. Ward, Miedziński, Gapiński, Curyło. No tu spojrzeli po sobie Torunianie, Ward i Miedziński. Nie zostawili złudzeń. Nie zostawili złudzeń. Ale pamiętajmy, że wyścig żużlowy ma 4 okrążenia. Wiele się może wydarzyć, no ale jak tutaj patrzymy na nienaganną jazdę parową Warda i Miedzińskiego, trudno mieć jakieś nadzieje, myślę tu o kibicach z Bydgoszczy, że jeszcze się może coś zmienić. Na razie 5-1 prowadzą Torunianie, a to by zamykało kwestię zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Adrian Miedziński, Darcy Ward, jeszcze jedno okrążenie, spokojnie prowadzą ten wyścig Torunianie. Dalej Mikołaj Curyło i Tomasz Gapiński i w takiej kolejności właśnie wjeżdżają na linię mety Torunianie, tym samym przesądzając kwestię zwycięstwa w dzisiejszym meczu. W jakim stosunku? No to zobaczymy po wyścigu 15. Na razie jest 48-36. A to zwycięzca tego wyścigu 14, Adrian Miedziński. Tu mamy, tak się przedstawia właśnie zdobycz punktowa poszczególnych zawodników. Curyło, przypomnę, jeden punkt, bez punktu Tomasz Gapiński. No atomowy start widać było Torunian z tego startu. I już po pierwszym, praktycznie rzecz biorąc, z wyjścia z pierwszego łuku, już nie zostawiali wielkich złudzeń Curyle i Gapińskiemu. Później piękna jazda parowa, jeden obok drugiego, jeden spoglądał się na drugiego, prowadzili
te 5-1 było bardzo, bardzo ważne dla nich, żeby to zdobyli i zakończyli kwestię wyniku, można powiedzieć, kto wygrał w 14 biegu, kwestia teraz tylko 15 biegu, jaki będzie rezultat końcowy tego spotkania. Już podjeżdżają wszyscy pod taśmę. W czerwonym kasku będzie Sullivan i w niebieskim Holder, w żółtym kasku Sajfudinow i w białym Krzysiek Buczkowski. Także za chwileczkę bieg 15, ostatni bieg kończący, tak jak mówiliśmy, 81 czy 85? 85 spotkanie derbowe, tak. Oraz pierwsze w tym roku. Oraz pierwsze w tym roku, ale emocji było naprawdę bardzo dużo. Szkoda, że punkty odebrały upadki i taśma. Te wykluczenia nie są ozdobą zawodów żużlowych, ale i tak wszystko skończyło się jak do tej pory. Bez większych, groźniejszych następstw. No i mogliśmy oglądać te zawody, no nie powiem w spokoju, ale w wielkich emocjach. Teraz publiczność Moto Areny wstaje, by ostatni wyścig dzisiejszych zawodów i pierwsze derby oglądać na stojąco, dziękując tym samym swojej drużynie za zwycięstwo z lokalnym rywalem Polonią Bydgoszcz. Jeszcze zwleka tam Krzysztof Buczkowski z podjechaniem pod maszynę startową, ale za chwilę wszyscy zastygną bez ruchu, taśma pójdzie w górę i rozpocznie się rywalizacja w ostatnim biegu dzisiejszych zawodów. No, Sajfudinow teraz po wewnętrznej, Buczkowski i tam próboj sobie troszeczkę przeszkodzili, Sullivan z Holderem. Sullivan drugi, Holder na czwartej pozycji. Jest tam między Torunianami Krzysztof Buczkowski, ale po wewnętrznej atak Torunianina i ta sytuacja już się zmieniła. Czy będzie odpowiedź Krzysztofa Buczkowskiego? Jeżeli nie po zewnętrznej, to po wewnętrznej. Prowadzi Emil Sajfudinow, który dzisiaj był najrówniej jeżdżącym w gronie bydgoszczan zawodnikiem i teraz wiezie zwycięstwo dla siebie indywidualne, natomiast najprawdopodobniej remis dla swojego zespołu. Dla swojej pary oczywiście, bo wcześniej mówiliśmy, że to spotkanie wygrali już żużlowcy Unibaksu. Coraz większa przewaga Emila Sajfudinowa. Torunianie bardziej zajmowali się utrudnianiem drogi do jednego punktu Krzysztofa Buczkowskiego. Buczkowski ostatni, Sajfudinow pierwszy, a zatem bieg remisowy 51-39. Drugi był Ryan Sullivan, czyli dwa punkty, jeden punkt przywiózł Holder. No cóż, Zbyszku, 51-39. No rzeczywiście ten wynik oddaje to, co dzisiaj działo się na torze. I to, co mówili trenerzy, że równy zespół będzie tutaj triumfował. I rzeczywiście równiej pojechali dzisiaj zawodnicy Unibaksu Toruń. A niestety dzisiaj dziury w składzie miała Polonia Bydgoszcz. Za chwilę podsumujemy wszystkie zdobycze punktowe zawodników i przedstawimy. Niemniej 15 bieg oglądał cały stadion już na stojąco, bo bardzo ciekawie się zapowiadał i rzeczywiście bardzo ciekawy ten bieg był. Z tego, co właśnie w tej chwili widzimy, wygrał Emil Sajfudinow, który ostatnie dwa swoje biegi wygrał, można powiedzieć trzy, bo później wcześniej miał dwójkę z bonusem. Także Emil dzisiaj 14 punktów, z tego chyba co dobrze policzyłem, tak? Tak, 14 punktów. No i rzeczywiście widzimy w tej chwili Emil Sajfudinow 14, Artiom Łaguta 2, Tomasz Gapiński 5, Robert Kościecha 3, Buczkowski 7, Mikołaj Curryło bardzo dobry występ, bardzo 7 dobry punktów, tak. I Szymon Woźniak 1 punkt. Zaraz tak pewnie przedstawia się suma punktów 39 zdobytych przez bydgoszczan, a to tabelka pokazująca, jak wyglądały punkty, jak wyglądała jazda Torunian. 10 punktów Chris Holder, Adrian Miedziński, 10 Darcy Ward, 11 Zbigniew Czerwiński bez punktu, 13 dla Sullivana, Pulczyński 1 i Emil, jego brat, 6 punktów. Krzysztof Kuziemski jest w parku maszyn, oddajemy mu głos. A obok mnie Adrian Miedziński. Panie Adrianie, 51-39, zwycięstwo. Jakby pan ocenił to spotkanie? Łatwo, trudno było? Nie ma tak naprawdę łatwych spotkań, bydgoszczanie stawiali silny opór. Szkoda tych dwóch biegów, których dostaliśmy 5-1. Ta przewaga mogłaby być większa i w
wtedy nawet walka o punkt bonusowy była łatwiejsza. No, a tak myślę, że derby bardzo fajne, kibice mogły się podobać, było sporo fajnych wyścigów i cieszę się, że ten mecz wygraliśmy. Wydaje się, że Unibacks bardziej wyrównany skład miał dzisiaj. W Bydgoszczy trochę tak zwanych dziur i to wyrównanie spowodowało, że wy jesteście dzisiaj zwycięzcy. No dokładnie, mieliśmy tak zbudowany zespół przed sezonem, by był równy i żeby na każdym punkcie, żebyśmy praktycznie zdobywali punkty. A cieszę się, że ja troszeczkę drgnąłem do przodu. Jechałem dzisiaj na nowym silniku pierwszy raz. Cały czas szukamy. Wczoraj pierwszy raz na nim trenowałem i pojechałem w meczu, więc na pewno jest lepszy od tego, co dysponowałem i mam nadzieję, że to wszystko będzie brnęło już ku lepszemu. Oby tak było. Dziękujemy bardzo. Tyle Adrian Miedziński z Unibacksu Toruń. No cóż, proszę Państwa, rzeczywiście wyrównany skład. Czterech zawodników osiągnęło dwucyfrowe rezultaty. No to świadczy o tym, że rzeczywiście ten skład był bardzo mocny. Wśród bydgoszczan tylko Emil Sajfuddinow 14 punktów, najwięcej Buczkowski i Curyło po 7. Zwłaszcza tutaj Mikołajowi Curyle należą się słowa uznania, bo pojechał bardzo dobrze. No posłuchajmy w takim razie, co sądzą zawodnicy z Bydgoszczy na temat tego dzisiejszego spotkania. Halo, Krzysztofie. A obok mnie kapitan bydgoskiej drużyny Tomasz Gapiński. Panie Tomku, no dzisiaj nie dało rady tutaj w Toruniu. Jakby pan ocenił to spotkanie? Dlaczego nie udało się zwyciężyć z Unibacksem dzisiaj? Torun się okazał dzisiaj lepszą drużyną, to było widać. Ryan Sullivan, Chris Holderworth i Miedziński dzisiaj stanęli na wysokości zadania. No u nas znowu tylko Krzysztof i Emil, no i dzisiaj Mikołaj, a reszta kompletne dno wraz ze mną, także musimy naprawdę coś z tym zrobić, żeby tych punktów przywozić więcej, bo w dwójkę czy w trójkę meczu się nie wygra. A dlaczego tak słabo dzisiaj, niedopasowanie do toru, gdzie można szukać przyczyn? No nie wiem, ja miałem początek, pierwszy wyścig wyśmienity, na drugi nic nie zmieniałem, a mój motocykl stracił prędkość, to było widać, że nie mogłem nawet już w tym drugim moim wyścigu dojechać do rywali. Przesiedliśmy się na drugi był jeszcze gorszy i tak szukaliśmy. No nie wiem, popracujemy przy sprzęcie jeszcze, myśleliśmy, że już jest lepiej, ale widocznie za mało pracy jeszcze. Musimy ciężej popracować i wziąć się naprawdę mocno do roboty. A więc do pracy, tak można powiedzieć w przypadku żużlowców bydgoskiej Polonii. Dziękuję bardzo, tyle Tomasz Gapiński. No ostre słowa także pod swoim adresem Tomasza Gapińskiego, no ale rzeczywiście dzisiaj te motory bydgoszczan nie jechały, ale pamiętajmy, że Tomek Gapiński miał kontuzję, więc jego to w pewnym sensie usprawiedliwia, chociaż sam nie powoływał się na ten fakt. To też świadczy o klasie sportowca, że nie wyszukuje słabości w danym meczu, mówiąc o swoich problemach zdrowotnych. No cóż, proszę Państwa, 51-39. Tak pojechały zespoły jak mogły, jak umiały. 12 punktów różnicy. Będzie trudno w rewanżu bydgoszczanom? Na pewno będzie trudno, bo Bydgoszcz u siebie jest niezmiernie silnym zespołem i będzie robiła wszystko, żeby próbować nadrobić te stracone punkty. A jeszcze wiadomo, że będzie walka o bonus. No niemniej naprawdę bieg 12 i 13 ze strony bydgoszczan dwa razy po 5-1 to było takie silne uderzenie, które tak jak sam mówił Tomek, do pracy, nasz komentator też do pracy, no i rzeczywiście te dwa biegi 12 i 13 zniwelowały tą różnicę, która mogła być zupełnie inna. A zatem proszę Państwa, powtórzmy, w 85. spotkaniu derbowym Unibacks Toruń pokonał Polonię Bydgoszcz 51-39. Oglądaliśmy naprawdę bardzo dobre zawody. Miejmy nadzieję, że i na motoarenie, i na torze przy ulicy Sportowej w Bydgoszczy takie widowiska będą się powtarzały, jak również w Grudziądzu, który dzisiaj o 19.30 potykać się będzie z Orłem Łódź. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję za uwagę Państwu. Zbigniew Fiałkowski i Mirosław Wysocki. Do zobaczenia, do usłyszenia.